Witam serdecznie, moi kochani. Zrobimy kolejne czytanie z serii Lustro Uczuć. Sprawdzimy, jak to wygląda obecnie pomiędzy Wami i osobą, na której Wam zależy, z którą się spotykacie. Sprawdzimy, co nam karty pokażą. Tak, oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne. Pracuję z oczyszczeniem czakr. Bardzo ważne jest, kochani, żeby co jakiś czas się oczyszczać, zdejmować blokady i tak jakby po prostu dać sobie szansę na ruszenie z miejsca, tak? Jeżeli są problemy z finansami, z pracą, czy też w związkach, to przeważnie właśnie jest to po części winą tych przyblokowanych czakr. Należy je co jakiś czas oczyszczać, także zapraszam do kontaktu. I jak wiecie, wykonuję bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie proszę do działu Karty Społeczność, znajdziecie tam pełną ofertę. Zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie dokładnie przeczytać, żeby dobrać odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. No cóż, moi drodzy, sprawdźmy tutaj lustro uczuć, aspekt męski oraz aspekt żeński. Oczywiście słuchają mnie panie, panowie, więc sobie, kochani, dopasujcie do swojej sytuacji, tak? Pamiętajcie również, że energie w tarocie są zamienne, więc jeżeli nie rezonuje z Wami to, co będzie pod Was, to być może rezonuje to, co jest pod partnera i po prostu na odwrót. Także to również trzeba mieć zawsze na względzie. Zobaczmy, kochani, jaka jest obecnie sytuacja pomiędzy Wami a Waszą osobą. Dziesiątka buław, koniec trudnego czasu, koniec tak jakby no, wszystkich trudności, które wcześniej Was tutaj dotknęły, które Was spotkały. Dziesiątka buław to karta bramy, tak? Ona mówi o tym, że teraz będzie już tylko lepiej. Kończy się w ogóle trudny czas, tak samo jak zakończyliśmy stary rok numerologiczny wraz z nowiem w pannie. Otworzyliśmy się na zupełnie nowe możliwości. Pamiętajcie, że ten rok numerologiczny to ósemka. Ósemka to nieskończoność. Teraz tak jakby wszystko jest, kochani, możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych. Pamiętajcie o tym. A jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. I wszystko też zależy od Was, bo zmiany należy zaczynać od siebie samego, tak? A nie po prostu oczekiwać ich od innych. Najpierw musimy, kochani, sami w sobie spowodować to, że się po prostu zmienimy, że będziemy mieć inne spojrzenie na ludzi, na świat, na sytuację i dopiero wtedy możemy tego oczekiwać od innych. Ja mam tu takie przeczucie, że u Was mógł być jakiś trudny czas. Możecie być oboje po ciężkich związkach, po perturbacjach. Jeżeli spotykacie się od jakiegoś czasu, no to po prostu tutaj jest taka sytuacja, że zamykacie przeszłość, coś, co Was uwierało, tak, co Wam nie pozwalało ruszyć z miejsca i ruszacie do przodu. Co to takiego może, kochani, być? Piątka pentakli. Ktoś z Was jest po rozstaniu albo oboje, tak? Tutaj było jakieś rozstanie w tle, jakiś związek, który no, odbił się mocnym echem tutaj na tym wszystkim. Wam jest obojgu w ogóle ciężko zaufać i wejść w te relacje. Wam obojgu jest ciężko w ogóle tutaj tak jakby stworzyć coś nowego, bo cały czas są jakieś takie przesłanki z przeszłości, tak? Cały czas wspominacie to, co było trudne, boicie się, że w nowym związku powielicie te same błędy. Jeżeli spotykacie się od jakiegoś czasu, no to tutaj może tak być, że czasami budzą się te strachy, budzą się lęki, tak? Jeżeli ktoś był zdradzany, no to może się obawiać, że nowy partner również to robi. Jeżeli ktoś miał dużo toksyczności w związku, to może się obawiać, że no, ta historia się powtórzy, tak? Natomiast, kochani, trzeba zamknąć przeszłość, trzeba się otworzyć na to, co nowe i dać sobie szansę. Jeżeli z kimś byliście, ktoś Was zostawił jakiś czas temu, rok, dwa i czekaliście, to, kochani, karty też pokazują, żeby to zamknąć, otworzyć się na coś nowego, bo to już było i to nie wróci. Ktoś tutaj rozpamiętuje przeszłość, karta wypadła na podłogę. Ktoś jeszcze gdzieś tam jest jedną nogą w przeszłości. Czuję, że coś mogło się inaczej potoczyć. Kochani, no jeżeli potoczyło się tak, a nie inaczej, to tak miało być. Wszechświat wie, co robi i tutaj tak jakby no, nie było błędów. To po prostu miało się wydarzyć. Każdy z nas ma do przepracowania pewne lekcje. Ludzie są naszym lustrem. My też tak jakby widzimy swoje zachowanie w innych. No i kochani, to trzeba było zakończyć. Tak? Co Was oboje łączy? To, że po prostu mieliście trudną przeszłość.
Wy tą przeszłość z automatu zamykacie i jesteście gotowi ruszyć w coś nowego. Nie bójcie się, kochani, bo tak jak zawsze mówię na kanale, nie każdy nas zrani. To, że przeszliśmy jakieś trudne, toksyczne relacje, to nie znaczy, że no, wszystkie są nam takie pisane, tak? Pojawia się w końcu osoba, która tak jakby mogła być od jakiegoś czasu manifestowana i to jest tak... Takie, kochani, dla Was może dziwne, że ktoś jest inny niż do tej pory. Jesteście przyzwyczajeni, nie wiem, do kłótni, do zdrad, do jakichś takich trudnych sytuacji, a ta osoba może Wam się jawić jako anioł, jako ktoś, kto po prostu ma dobrą duszę, ma dobre serce. Wam ciężko w to uwierzyć, ale są tacy ludzie, kochani, także nie wkładajcie wszystkich do jednego worka, bo tu mi się pokazuje ewidentnie zamknij przeszłość, zamknij to, co było trudne, nie wracaj do tego, tak? Bo przeszłość może Ci zniszczyć teraźniejszość, a co za tym idzie i przyszłość. Tu się trzeba otworzyć na to, co przychodzi, kochani. I zobaczmy energię aspektu męskiego. Co się obecnie dzieje w życiu u aspektu męskiego? As pentakli, nowa droga, nowa szansa. Tu jest zupełnie nowy kierunek, tak? On obiera tak jakby nową drogę. Zamyka przeszłość i jest gotowy otworzyć się na coś zupełnie nowego. To jest nowy związek. Asy to też szanse, tak, w tarocie, więc to jest szansa na nowy związek stabilny, bo to jest as pentakli, czyli kochani, tutaj dostajecie denar od losu, no i ja zawsze mówię, że albo go zakopiecie, roztrwonicie, albo pomnożycie, tak, po prostu od nas zależy, co my z tą szansą zrobimy, jak ją wykorzystamy. I tutaj aspekt męski otrzymuje tą szansę od losu na wejście w nowy związek i tylko od niego zależy, jak go wykorzysta. Co on o Was myśli teraz? Czwórka buław, wow, że jesteście idealną kandydatką do związku, że chciałby z Wami zamieszkać, że chciałby stworzyć taki związek oparty na zaufaniu, na miłości. On po prostu czuje, że jesteście dobrą osobą, że warto. Tutaj w najbliższym czasie może być jakaś propozycja wspólnego zamieszkania. Tutaj może pojawić się taka chęć szczerej rozmowy, tak, o tym, co było, żeby pozamykać definitywnie przeszłość i otworzyć się na to, co przychodzi. Bardzo mocno jest skupiony na Waszej energetyce. Wy się mocno odczuwacie tutaj, kochani, jeśli chodzi właśnie o te emocje. Ktoś, nie wiem, nie możecie spać w nocy, ta osoba o Was myśli i odwrotnie. Wy jesteście bliźniaczym płomieniem. Tutaj bardzo mocno Twin Flames mi się pokazuje. Wy się spotkaliście nie bez powodu i tak jakby znaliście się w poprzednim wcieleniu i teraz ta relacja powinna zostać kontynuowana. Bardzo, bardzo poważnie myśli o Was, bardzo. Co ma w sercu? Decyzje, decyzje do podjęcia i czuje, że chce ruszyć w Waszym kierunku. Aspekt męski jest gotowy na wyruszenie w Waszą stronę i stworzenie z Wami czegoś stałego, solidnego, tak? On chce się ewidentnie zakotwiczyć. Tu są bardzo poważne myśli, plany i zamiary w stosunku co do Was. Możecie naprawdę tutaj zaufać, bo tej osobie na Was mocno zależy. Dokładnie, przygląda się Wam, obserwuje. Tu jest obserwacja, tu jest tak jakby przyglądanie się i przy Waszych rozmowach. On patrzy na Wasze słowa, na Wasze czyny, to w jaki sposób tutaj ze sobą rozmawiacie, o czym i tak jakby się mocno temu przygląda, bo chciałby zaufać, tak? Pomimo tego, że w przeszłości były jakieś trudne sytuacje, to chciałby zaufać. On zdaje sobie sprawę z tego, że jesteście osobami godnymi zaufania, że jesteście bliźniaczym płomieniem, że tutaj warto w to wejść, warto zainwestować. I ja myślę, że ta relacja bardzo szybko się potoczy. Tu jak już padnie słowo, na przykład zamieszkajmy razem, wejdźmy w związek, to to się bardzo szybko, kochani, potoczy. I ja tutaj widzę do końca roku faktycznie wspólne zamieszkanie, wicie gniazdka, rozmowa właśnie o dziecku, o założeniu rodziny, o stworzeniu czegoś konkretnego. On jest bardzo mocno skupiony na Was. Co u aspektu żeńskiego w takim razie? As buław, no tu jest ten ogień, tu jest pasja, namiętność, tu jest tak jakby no gotowość wejścia w te relacje, wy czujecie ten ogień, wy czujecie tę pasję, wiecie, dobrze wiecie, zdajecie sobie z tego sprawę, że to jest Wasz bliźniaczy płomień, zwłaszcza jeśli pracujecie z energią, tak jakby widzicie znaki, widzicie drogowskazy, ufacie wszechświatowi. Wy wiecie, że góra czuwa, że to nie było takie przypadkowe spotkanie, że prędzej czy później i tak byście na siebie natrafili
i tak by wasze drogi się skrzyżowały. I wy to bardzo mocno czujecie w środku, że to jest właśnie osoba wam przeznaczona. Co wy myślicie o aspekcie męskim? Tutaj tak jakby jeszcze głowa toczy walkę, tak? I tak jakby czasem macie takie strachy w głowie. A co jak się nie uda? A co jeśli to za szybko się dzieje? Wam się wydaje, że ta relacja bardzo szybko rusza do przodu. Ale kochani, jak spotykamy bliźniaczy płomień, to tak często jest właśnie. Bardzo szybkie zbliżenie, bardzo szybki kontakt, takie rozmowy o wszystkim praktycznie. Wy możecie ze sobą siedzieć, nawet milczeć, a i tak się rozumiecie bez słów. Wy czujecie, co ta osoba myśli, ta osoba czuje, o czym wy myślicie, tak? Tu jest takie wzajemne przyciąganie, tu jest duża chemia. To się co prawda szybko dzieje i to może was troszkę wystraszyć, ale tak jakby, no kochani, to jest relacja z przeznaczenia, no przed tym się nie ucieknie. Co wy czujecie? Szóstka buław, że chcecie w to wejść, chcecie zainwestować, zaryzykować, chcecie tutaj, kochani, stabilizacji. Wy nawet liczycie po cichu na to, że faktycznie razem zamieszkacie, że tutaj będą zaręczyny, że stworzycie coś solidnego, tak? Macie dość tej samotności, która wam towarzyszyła od jakiegoś czasu. Macie dość toksycznych związków, których tylko dawaliście i nie otrzymywaliście niczego w zamian. No nie było tej równowagi w dawaniu i braniu i dlatego teraz czujecie, że przy tej osobie możecie góry przenosić, tak? Że ona wam dodaje skrzydeł, że jest taka chęć po prostu zrobienia czegoś innego. I sprawiedliwość, kochani. Ewidentnie to jest związek z poprzedniego wcielenia. Ewidentnie to jest relacja z przeznaczenia, kochani. Tutaj trzeba zaufać górze. Naprawdę tutaj trzeba zaufać. Postarajcie się nie myśleć, nie analizować, tylko po prostu czujcie, tak? Słuchajcie serca i róbcie to intuicyjnie. Bo my czasami jak włączamy to myślenie, to nam głupoty do głowy przychodzą. Wymyślamy jakieś dziwne, niestworzone rzeczy, historie, które w ogóle nie mają miejsca. Abstrahując od tego, co się w ogóle dzieje, tak? Bo wszystko może być dobrze, wszystko może się fajnie, harmonijnie układać, ale my oczywiście siedzimy i myślimy i kombinujemy, a może jednak nie jest tak fajnie, a może ja go widzę w różowych okularach. Kochani, tutaj jest naprawdę bardzo fajna energia bliźniaczych płomieni. Tutaj widzę naprawdę połączenie z kosmosu i to jest coś niesamowitego. Wy macie szansę stworzyć naprawdę piękny związek. Co tu się wydarzy do 6 miesięcy? Zamykacie przeszłość, kochani, i wchodzicie w związek. Wchodzicie w związek, możecie razem zamieszkać, możecie tutaj, kochani, spróbować jeszcze walczyć z osobami z przeszłości, bo ja widzę, że jeżeli ktoś czegoś nie zamknął, to może jeszcze toczyć walkę z byłym partnerem, byłą partnerką, ale tu jest wyjazd, tu jest wspólne zamieszkanie, tu jest pakowanie się. W ogóle gdzieś możecie też razem pod koniec roku wyjechać, tu mogą być zaręczyny, tutaj mogą być, nie wiem, ktoś może zajść w ciążę, bo tu też są takie energie. Ale są też osoby, które się z zewnątrz mogą chcieć do was wtrącać. Z czystej ludzkiej zazdrości, także uważajcie na osoby trzecie, pamiętajcie, żeby słuchać siebie, a nie wszystkich dookoła. Przeszłość może jeszcze deptać po piętach, ale tak jak mówię, tym się nie przejmujcie, tak? Tu jeżeli któreś z was nie zamknęło przyszłości, to musi się z tym uporać jak najszybciej, tak? Musi uporządkować to życie, musi po prostu trzasnąć drzwiami rasa porządnie, tak? Bo do tej pory widzę, były tylko uchylone i robił się przeciąg. A tutaj trzeba to po prostu zamknąć i od tego odejść. W momencie, gdy zamykamy przeszłość, odcinamy się od przeszłości, pojawia się coś nowego, co będzie bardzo stabilne, tak? I przed wami właśnie to się otworzyło. Tu przy paniach widzę, że może pojawić się jakiś mężczyzna z przeszłości, który jeszcze będzie chciał do was wrócić, bo nagle poczuł, że odcięliście jego energię i będzie czuł, że już ktoś inny pojawił się w waszym życiu i może chcieć gdzieś tam w którymś momencie się pojawić. Może chcieć jeszcze wam trochę w głowach namieszać, ale ja widzę, że wy się od tego odcinacie. Że wy już tego nie chcecie, tak? Nawet jakby się tutaj pojawił, to tak jakby dla was to jest historia zamknięta. Miał swoją szansę, miał swoje 5 minut, nie wykorzystał. Natomiast widzę, że wy tutaj oboje jesteście w ogóle na sobie skupieni, że wy z partnerem tutaj tak się mocno przyciągacie. Tu jest mocna energia bliźniaczych płomieni, kochani. Tutaj w momencie, gdy zamkniecie tą przeszłość, tutaj zaczną się po prostu budzić uczucia. Przepracujecie swoje lęki, tutaj będą szczere rozmowy.
Powiecie sobie o tym, jakie są Wasze oczekiwania, co Was boli, jakie są Wasze lęki. Właśnie ja mam takie przeczucie, że Wy się fajnie dobraliście, bo potraficie ze sobą o wszystkim porozmawiać. Nie każdy potrafi się otworzyć, tak? Ludziom łatwiej w tych czasach się rozebrać przed sobą, niż po prostu okazać swoje emocje, lęki, strachy, wszystko, co mamy wewnątrz. No i tu mi się pokazuje taka energia, że Wy się na siebie otwieracie. Wy chcecie coś stworzyć konkretnego i dlatego chcecie być ze sobą szczerzy. I ta relacja ma naprawdę szansę na to, żeby być już trwałą na lata. Także kochani, tutaj trzeba zaufać, bo góra wie, co robi. Pokaż światu swoje prawdziwe ja. I też to się tyczy właśnie tego, żebyście przed sobą byli tutaj szczerzy, otwarci. Pokażcie swoje prawdziwe ja, zaufajcie sobie i wtedy taka relacja ma szansę być faktycznie stabilną, bo nie macie przed sobą tajemnic, niczego nie ukrywacie, mówicie o tym jasno, tak, co jest i tak jakby czego byście chcieli w tym związku, tak. I tutaj pokazują mi się naprawdę fajne emocje, bo jesteście mocno zżyci, mocno połączeni energetycznie, taką niewidzialną nicią i to Was właśnie bardzo mocno do siebie tutaj przyciąga. Tak jakby jedna dusza w dwóch ciałach. Także kochani, piękne czytanie dla bliźniaczych płomieni. Myślę, że macie szansę faktycznie stworzyć coś przyszłościowego. Zaufajcie, nie wracajcie do przeszłości, nie słuchajcie nikogo, tylko słuchajcie siebie. Jeśli macie ochotę na czytanie partnerskie, prywatne, zapraszam do kontaktu, zapraszam na rytuały miłosne, przyciągające bratnią duszę. I po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku, przede wszystkim właśnie, kochani, kwarc różowy na miłość, cytryn, hematyt, ametyst. Pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego.